Dzień dobry. Miasto Tychy czeka wielka wycinka drzew. Jak wielka? O tym właśnie piszemy w najnowszym numerze Nowego Info. Piszemy również, skąd taka skala wycinki, gdzie rosną drzewa, które będą jej poddane. Inny ważny temat można streścić w pytaniu, czym oddychają mieszkańcy Pszczyny. No wiadomo, powietrzem, ale według polskiego alarmu smogowego powietrze jest tak złej jakości, że śmiało można nazwać je trucizną. Temat smutny. Publikujemy rankingi miast o najgorszym powietrzu. Naprawdę dane są zatrważające. No, zmieniając temat, ostatnio świat obiegła informacja o połączeniu dwóch wielkich koncernów motoryzacyjnych, Fiata, inaczej mówiąc FCA i Peugeot PSA. Dlaczego o tym mówimy na naszym rynku lokalnym? Otóż w Tychach są dwie fabryki, jedna należy do Fiata, druga do PSA. Fuzja robi się po to, aby między innymi zredukować koszty. I zastanawiamy się, czy pracownicy tych fabryk mają powody, aby się martwić. No i na koniec, niejako chcąc uczcić nową kadencję parlamentu, wracamy do wyborów. Kto przegrał i kto wygrał, to wiadomo. My zastanawiamy się, no nieco przewrotnie przyznajmy, kto jest największym przegranym tych wyborów w Tychach. Zachęcamy do lektury. Do zobaczenia.